Dobry dzień, dzień dobry. Witamy wszystkich naszych widzów na spotkaniu, rozmowie i prezentacji, powiedzmy wprowadzeniu do projektu Moje Strony 2021, Moje Strony 2021, który mam możliwość prowadzić dzięki wsparciu finansowym Funduszu Obywatelskiego. Chciałbym Państwu dzisiaj troszkę przybliżyć założenia tego projektu, podjęte już dotychczas działania w ramach tego projektu, ale także i może przede wszystkim poopowiadać i porozmawiać z gościem Arturem Jabłońskim na temat kaszubskich nazw miejscowości na przykładzie gminy Władysławowo. Nieprzypadkowo jest to wybór padł na tę gminę. Myślę, że gmina Władysławowo jest w pewien sposób takim przykładem kilku rzeczy związanych z kaszubskimi nazwami miejscowości na tablicach. Z jednej strony jest to gmina, która chyba jako pierwsza tak mocno zawalczyła o to, aby te nazwy były jak najbliższe nazwą miejscowym. Z drugiej strony historia tych różnych miejscowości i tych nazw, którą będę chciał Państwu przybliżyć, w pewien sposób też jest takim zobrazowaniem tego, ile, jakie praktyki dotyczyły nazw kaszubskich w ogóle na całych Kaszubach, jak wyglądała ta historia naszego nazewnictwa, skąd pojawiają się kaszubskie nazwy, co jest tego podstawą, więc o tym wszystkim chciałbym dzisiaj Państwu troszkę opowiedzieć. No i oczywiście przy okazji porozmawiać z inicjatorem, czy współinicjatorem ustawienia tych podwójnych tablic w gminie Władysławowo, Arturem Jabłońskim. Witam cię, Sioros. Witam serdecznie, wsiadcich. I emryt, że te, Mateusz, taki projekt myśl zrobiony, ten charwatnik, to jest co myśl na pomóże nam zrektować jakiś siek w tym siedcim, co już zostało od 15 lat, bo wszyscy widzimy, że to czasa gdzieś tam rozchydy, rozjeździ na tych tyflach, nie jest to napisane w żadnym z dwóch pisemków, ani tym oficjalnie przejętym w 1996 roku, ani tym klasycznym, który jest wysobydowany przez dzyl piszących po kaszubsku. Nie my to osiekły, nie my to cwekły, także wyrt jest, żeby ledze samy dzięki takim inicjatywom jak Charwatnik, Wachtysz, jo, inaczej, na tę sprawę miele byczeni i żeby miele stara u to, żeby w tym w siednym remie na Kaszubach był porządek. No tak, taka jest prawda. Właściwie nie ustaliliśmy wcześniej, przygotowując się do tego spotkania, w jakim języku będziemy tutaj rozmawiać i prowadzić. Do Państwa oglądających może zaproponuję, abyście Państwo przywitali się z nami, pisząc komentarze. Te komentarze można zamieszczać pod oryginalnym postem na profilu Charwatnik, gdzie ten stream się odbywa. Stamtąd będzie to wszystko, będziemy mogli te komentarze obserwować, więc będziemy mogli też na nie jakoś odpowiadać. Zachęcam też Państwa do zadawania pytań w trakcie tej prezentacji, w trakcie naszej rozmowy. Jeżeli będą to pytania, które będą się odnosić do bieżącego tematu, który będzie w jakiś sposób omawiany, no to będziemy się na bieżąco do tego odnosić, takie bardziej ogólne pozostawimy sobie na koniec. No i właściwie tyle. Tytułem wstępu na temat samej akcji i tego, skąd ten pomysł i dlaczego jest to ważna akcja, chciałbym Państwu poopowiadać
właśnie prezentując pokrótce, skąd się to wzięło i czemu ma to służyć. Sam projekt Moje Strony 2021 ma kilka takich głównych celów. Pierwszym z nich jest weryfikacja nazw kaszubskich, które widnieją na tablicach dwujęzycznych na Kaszubach. Przede wszystkim na tablicach z nazwami miejscowości, ale także na tak zwanych instalacjach, witaczach, które czasami są tablicami, czasami są jakimiś instalacjami drogowymi. Kolejnym celem projektu będzie stworzenie mapy nazw kaszubskich w przestrzeni publicznej, czy takiej mapy, która będzie się w przyszłości rozwijać. I mam nadzieję, że będzie to taka mapa w ogóle języka kaszubskiego na początku XXI wieku. I do tworzenia tej mapy zachęcam już Państwa w dniu dzisiejszym. Można przesyłać tablice, zdjęcia tablic dwujęzycznych z nazwami miejscowości poprzez formularz, który został zamieszczony na stronie harvatnik.pl. No i efektem jakby całej akcji ma być korekta tablic zawierających błędy w języku kaszubskim, aby te tablice zostały wymienione na takie, które będą uwzględniały poprawną ortografię, poprawny zapis, bo wiemy, że to jest jeden z problemów, ale także, które będą uwzględniały nazwy nasze takie miejscowe kaszubskie, powiedzmy. Dotychczas z podjętych działań, które w ramach tego projektu udało mi się zrealizować, no to wysłałem wniosek o informację publiczną do 75 samorządów z całych Kaszub, były to gminy i powiaty. Z mniej więcej pokrywa się to geograficznie z terytorium, na którym naucza się dzisiaj języka kaszubskiego w szkołach. Więc to jest jakby taka trochę kontynuacja mojego ubiegłorocznego projektu Watchdog na Kaszuba, który skupiał się na finansowaniu nauki języka kaszubskiego. No i wiemy, że w tych gminach, w tych powiatach jakieś działania takie się podejmuje, w związku z czym te wnioski posłałem też właśnie do dokładnie tych samych samorządów, aby to jakby rozwijać i zobaczyć, jakie jeszcze działania samorządy podejmują w zakresie promowania języka kaszubskiego. Kolejnym takim działaniem, które podjąłem, no to było utworzenie formularza wysyłkowego zdjęć. Jest on dostępny, jak wspomniałem, na stronie harvatnik.pl. Za moment Państwu zaprezentuję mniej więcej, jak on wygląda. No i zacząłem już też robić weryfikację nazw kaszubskich, ponieważ część samorządów zdążyła mi już odpowiedzieć. Jeżeli chodzi w ogóle o historię dwujęzycznych tablic, dwujęzycznych nazw na Kaszubach, no to podstawą prawną do tego, aby takie tablice na Kaszubach były ustawiane, jest ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 roku. No i na podstawie tej ustawy faktycznie takie tablice w całej Polsce, w wielu gminach różnych mniejszości są stawiane. Na Kaszubach jest ich najwięcej. No i oczywiście jako, że sam jestem Kaszubą, to jest to jakby temat, który podjąłem w swoim działaniu. Pierwsze takie tablice na Kaszubach ustawiła gmina Stężyca 14 listopada 2007 roku. No i dotychczas na Kaszubach tablice takie, teoretycznie przynajmniej, zostały ustawione w 28 gminach z 7 powiatów. Mówię teoretycznie, ponieważ dzięki mojemu projektowi udało się na dniach też ostatnich ustalić, że jedna z gmin, mimo że od 5 lat ma już te tablice, ma już te nazwy ustawowo przyjęte, no to do dnia dzisiejszego jeszcze tych tablic nie ustawiła. Jeżeli chodzi o te powiaty, no to mamy tych 7 powiatów, jest to Bytowski, Chojnicki, Kartuski, Kościerski, Lęborski, Puszki, Przepraszam, bo ty chyba nie zmieniłeś slajdów, tak myślę, to wszystko piękno przerechtowane, ale przynajmniej je nie widzę, derch ten, o, teraz jo. A tere, aha, no dobra, no to no, może jest jakiś problem w momencie, kiedy robiłem prezentację, to mi tego
nie pokazywało w całości, no ale to w takim razie sobie zmienię, będzie widać trochę inaczej. No to jak wspomniałem, jest 7 takich powiatów. Mniej więcej tak właśnie wygląda też formularz wysyłkowy. Po wejściu na stronę harvatnik.pl można go tam odnaleźć. I po wyklikaniu poszczególnych, jakby wybraniu swojego powiatu z listy, przykładowo przechodząc przez powiat Puski, wybierając gminę Władysławowo, przechodzimy już do tematu jakby naszego dzisiejszego spotkania, czyli gminę Władysławowo i nazw dwujęzycznych w tej gminie. Ogółem rzecz biorąc, w gminie Władysławowo na dzień dzisiejszy funkcjonuje 18 nazw różnych. One czasami są używane potocznie, czasami są oczywiście oficjalnymi nazwami. Są to nazwy, które są częściami miejscowości bądź osiedlami w przypadku Władysławowa mającego prawa miejskie. I chciałbym tutaj jakby się nad nimi trochę pochylić. Pierwszą z takich nazw czy miejscowości są chałupy. Z odpowiedzi, którą otrzymałem z gminy Władysławowo, wynika, że w miejscowości Chałupy widnieją 4 takie tablice z nazwami dwujęzycznymi. 4 tablice tak naprawdę stojące w 2 miejscach i mające jakby 2 wersje, czyli powiedzmy rewers i awers, przód i tył tej tablicy, czyli tablice przy wjeździe i wyjeździe przekreśloną. One oficjalnie nazywają się E17A i E18A. No i w 2 miejscach 4 takie tablice widnieją. I jeżeli chodzi o te tablice, no to zostały przyjęte w przypadku chałup nazwy Chałupy i Chalepę. Zrobiłem takie zestawienie już i chciałbym takie zestawienie stworzyć też dla wszystkich miejscowości na Kaszubach, gdzie będziecie mogli Państwo ostatecznie jakby w raporcie, który powstanie po wakacjach, myślę, że gdzieś w połowie listopada, będziecie mogli Państwo prześledzić, jakie historyczne nazwy dla danej miejscowości można odnaleźć. No w przypadku chałup tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, no bo jedną z pierwszych nazw dla tej miejscowości było Budziszewo. Ta nazwa występowała też w innych formach jako Budziszew i Budzisze, z czego tą ostatnią Budziszę uznawało się za taką nazwę miejscową, kaszubską, używaną przez mieszkańców tej miejscowości. Nazwa miała pochodzić, ta Budzisze, od nazwy jednego z najbardziej popularnych wówczas nazwisk w chałupach, czyli Budzisz. No i z czasem nazwisko to zostało wypierane przez inne bardzo popularne na Półwyspie nazwisko Cejnowa i jakby w związku z tym też nazwa Budzisze została zastąpiona nazwą Cejnowa, która występowała w bardzo wielu formach. Były Cejnowy, Cejnowo, Czynowo, Cajnowo, Cajnał czy Cienowo. No te nazwy na przestrzeni wieków, czy w różnych dokumentach, oczywiście w zależności od tego, w jakim języku były one sporządzane, się zmieniały. W 1678 roku po raz pierwszy też odnotowano nazwę Chalopy, którą można gdzieś tam z tymi chałupami, chalepama dzisiejszymi kojarzyć. Ciekawe jest tutaj w przypadku też chałup to, że w 1789 roku występowały tak naprawdę 2 takie nazwy niemieckojęzyczne, Budzis Fischerkatten i Fischerkatten po prostu, oznaczające po polsku chaty rybackie i gdzieś jakby to też miało być taką etymologią pochodzenia tej nazwy, najpierw Budziszewo, później i obecne chałupy były kojarzone właśnie z chatami rybackimi, osiedlem takich chat rybackich. Sama nazwa Cejnowa funkcjonowała w języku polskim od 1831 do 1928 roku, ale od 1920 roku zaczęła też funkcjonować nazwa Chałupy. No i było to związane z tym, że w 1920 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
Zaczęto jakby przywracać nazwy polskie, dawniejsze. Tutaj w chałupach była dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ziemie w chałupach zostały wykupione przez jednego z działaczy politycznych warszawskich. I ten działacz, jeżeli się nie mylę, nazywał się Majewski. On wręcz uważał, że wykupił całą tę miejscowość i żądał od mieszkańców chałup w tamtym czasie płacenia jemu jakiś danin. Z kolei ci odmawiali. Tutaj też było widać, że mieszkańcy miejscowi wówczas bardziej trzymali się nazwy Cejnowa, a za jego sprawą została urzędowo przyjęta nazwa chałupy i ta nazwa gdzieś tam zaczęła funkcjonować. No i w czasie II wojny światowej nazwę zmieniono na Ziegenhagen. No to wiadomo z jakich powodów. Jeżeli chodzi o nazwy kaszubskie dla tej miejscowości, no to mamy właściwie dwie takie nazwy. Jedna to jest Halepę, którą odnotował najpierw w swoich tekstach pomorskich, a później w opracowaniu polskiej kaszubskiej nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim Friedrich Lorenz. No tutaj mamy w 1923 była ta publikacja, ale on te nazwy odnotowywał, te kaszubskie nazwy odnotowywał dużo wcześniej, prowadząc badania terenowe i tutaj będę się bardzo często odnosił do tych badań i do tych nazw, ponieważ one były tak naprawdę takimi pierwszymi nazwami oddającymi to, w jaki sposób miejscowa ludność mówiła na swoją miejscowość. No jeżeli chodzi o nazwy jakby oficjalnie przyjęte w języku kaszubskim przez Radę Języka Kaszubskiego, no to mamy tutaj nazwę Hałepę, która pomija jeden z najważniejszych elementów nazw związanych z nazwami w języku kaszubskim, właśnie tych północno-kaszubskich, belockich, czyli pomija tutaj przejście z eł do l w wymowie. No i taką formę możemy znaleźć zarówno w polsko-kaszubskim słowniku nazw z 2006 roku, w uchwale Rady Języka Kaszubskiego z 2010 roku oraz w jakby najnowszym słowniku nazw miejscowych z 2017 roku. No i faktycznie, jeżeli chodzi o chałupy, tak to wygląda. Kolejna miejscowość jest to Chłapowo, a właściwie od 2015 roku jest to już miejscowość. Ma ona 10 tablic takich dwustronnych w różnych miejscach. Dokładną lokalizację tych tablic można sprawdzić na stronie właśnie przy formularzu. Jest to tam do rozwinięcia i można tam wybrać lokalizację danej tablicy. W przypadku Chłapowa przyjęto nazwy polska, oczywiście funkcjonująca jest Chłapowo i kaszubską, którą przyjęto, jest to Chlapłewłe. No tutaj dzięki podobnemu zabiegowi jak w przypadku chałup udało się zachować na tablicach te najistotniejsze elementy wyznaczające jakby miejscową nazwę używaną przez kaszubów tam żyjących. Jeżeli chodzi o historyczne nazwy, no to funkcjonowały Chlapowo. Od 1772 roku funkcjonuje nazwa polska Chłapowo i właściwie w czasie zaborów została ta nazwa zmieniona na Chlapał i w czasie II wojny światowej było to Chlapał. Jeżeli chodzi o kaszubskie nazwy, no to możemy tu znowu odnoszę się do Lorenza, który odnotował nazwę miejscową jako Chlapowłe. Tu jest też zapis fonetyczny z jego tekstów pomorskich, który oddaje to, że tam jakby też nie było tej labializacji, czyli po P nie było łe w przypadku tego, co odnotował Lorenz. Nazwę też odnotował ksiądz Sychta w swoim słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Te badania były prowadzone głównie po II wojnie światowej.
No i tu widzimy, że już on odnotował tę nazwę również z tą belocką L, ale już z labializacją po P. No i idąc jakby za wzorem Sychty, Rada Języka Kaszubskiego przyjęła chłapłe WE, też ustandaryzowując mu, tak powiedzmy, to L do EU, podobnie jak w przypadku chałup. No i taka nazwa chłapłe WE występuje w tych trzech dokumentach, czy w dwóch publikacjach i uchwale Rady Języka Kaszubskiego, które wcześniej, do których wcześniej też się odnosiłem. Kolejna miejscowość to Jastrzębia Góra. W Jastrzębiej Górze jest 10 tablic i tu jest ciekawa sytuacja, bo Jastrzębia Góra ma nazwę kaszubską Pilece. Nazwa kaszubska pochodzi od gęsi. Według różnych opowieści w tych, na tych terenach, czy jakby na terenie dzisiejszej Jastrzębiej Góry, przed I wojną światową były tak naprawdę puste łąki, na których nie było żadnych domów. Były to miejsca, na których wypasano gęsi. Stąd ma pochodzić kaszubska nazwa Pilece. A ja bym wszedł słowo, jeśli mogę, bo mi mama mówiła, a jedochiem urodzony 3 kilometry na zypy tłet Pileców, że to nie łet gąsy, lełet piec, to znaczy łet te łet jak jastrzębie łelają. Zresztą my wiemy z opowiedni łekani, że kania tyś łeli pic i że to jest zwang nie łet gansy, lełet tych jastrzębów, co by w jakiś sposób tyś korespondowało z niemiecką nazwą, która na stałe co mieje wiedzę pojawiła się pierwszy raz w 1848 roku. Tak czy tak, gansę czy jastrzębie, pilece są po kaszubsku pilece. Jeżeli chodzi o polską nazwę, czyli Jastrzębia Góra, ona się pojawiła tak naprawdę dopiero po 1920 roku i miała nawiązywać do Góry Jastrzębskiej, która się tam w okolicy Jastrzębiej Góry mieści. No i to jest też ciekawe, bo to pokazuje rozwój jakby okolic Władysławowa po 1920 roku, kiedy z okolicznych ziem robiono takie parcele typowo turystyczne, głównie dla mieszkańców Warszawy. Powstawały różne związki i takie dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jakieś takie firmy deweloperskie, które wykupywały ziemię nad morzem i zakładały tam jakieś takie pensjonaty albo ośrodki wczasowe. No i w przypadku Jastrzębiej Góry była też taka organizacja, czy taka działalność, która się nazywała Jazdgór. No i jakby też nawiązywała ona z jednej strony do nazwy tej osady czy tej góry, ale też od niej też przyjęto tę urzędową nazwę Jastrzębia Góra, która obowiązuje do dziś. No i w przypadku kaszubskich nazw tej miejscowości mamy tutaj dosyć ciekawą sytuację, ponieważ z jednej strony w polsko-kaszubskim słowniku nazw z 2006 roku Rada Języka Kaszubskiego i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie proponowały dwie nazwy, czyli Jastrzębia Góra i Pilece. Tutaj warto zwrócić uwagę, mam nadzieję, że widać, że w przypadku tej drugiej nazwy była też szwa na końcu i tak samo przyjęto w uchwale Rady Języka Kaszubskiego. A w nazwie widniejącej na tablicy oraz w najnowszym słowniku nazw miejscowych już tej szwy na końcu nie ma. To jest też taka ciekawostka, że Rada Języka Kaszubskiego w przypadku tej miejscowości miała kilka tych nazw i sama miała jakieś dylematy. Kolejna miejscowość to jest Karwia, sąsiadująca z Ostrowem. W Karwi mamy 8 takich tablic. No i tutaj akurat w przypadku Karwi za dużo tych historycznych nazw nie ma, bo pierwszą nazwa to była Karwen z 1274 roku, tak naprawdę zapisana była ona w łacińskim dokumencie,
czy dokumencie w języku łacińskim. Od 1670 roku mamy tutaj nazwę Karwia funkcjonującą. Nazwy niemieckie w czasach zaborów i II wojny światowej nawiązywały do tej pierwotnej nazwy Karwen. Jeżeli chodzi o kaszubskie nazwy w przypadku Karwi, Lorenz odnotował tutaj Karwio. Mam też taki zapis tutaj, powiedzmy, około fonetyczny, przybliżający mniej więcej zapis, którym stosował Lorenz. Podobną nazwę odnotował Sychta. No i jakby oczywistą sprawą było to, że Rada Języka Kaszubskiego takie nazwy, taką nazwę właśnie przyjęła. Kolejna miejscowość, która posiada kaszubskie tablice w gminie Władysławowo, to wspomniane już wcześniej Ostrowo. Tutaj też mamy 10 tablic. Jak wspomniałem wcześniej, lokalizację tablic można sprawdzić na stronie Harvatnik w formularzu wysyłkowym. W przypadku Ostrowa przyjęto nazwę kaszubską Westrowę. Jeżeli chodzi o historyczne nazwy, no to pierwsza nazwa pojawiła się w 1381, było to Ostrał. Kilka lat później było już tylko Ostro. Z niemieckich nazw funkcjonowała także Wustrow. No i od 1552 roku funkcjonuje polska nazwa Ostrowo. Niemieckie nazwy nawiązywały do tej pierwotnej Ostrał. Jeżeli chodzi o kaszubskie, Lorenz odnotował tutaj Westrowę z, jak widzimy, akcentem na łe pierwsze. No i taką samą też nazwę oczywiście przyjęła Rada Języka Kaszubskiego i funkcjonuje ona na tablicy. Jak ten Mateusz by mógł mnie dać słowo, to je chcę plus powiedzieć w przetrywku Westrowa i w przetrywku Karwi, czemu pierwsze nazwy w dokumentach są z niemieckiego języka, bo te dokumenty były tworzone dla krzyżacji państwa albo przez krzyżacji państwa i temu w tym czasie i Karwiu i Westrowo pierwsze mają zapisank w dokumentach po niemiecku. No to oczywiście jest prawdą. Wiemy, że tutaj na 1381 rok, no, w przypadku Ostrowa, no to już jak najbardziej były to tereny, które były pod zarządem ówczesnego państwa krzyżackiego. Jeżeli chodzi o Karwię, no to pierwsza nazwa pojawia się jeszcze trochę wcześniej, no ale ona była też stworzona jakby dla państwa krzyżackiego, chociaż za czasów jeszcze dynastii naszej kaszubskiej, gdańskiej Sobiesławiców. No i ostatnia miejscowość, która posiada te kaszubskie tablice w gminie Władysławowo, to jest oczywiście samo Władysławowo, w którym możemy znaleźć 14 takich tablic. No i jeżeli chodzi o Władysławowo, no to została przyjęta nazwa Wilgwies. Można powiedzieć, że ona w jakiś sposób nawiązuje do pierwszej nazwy Welawes, zapisanej po łacinie w 1284. To jest podobny czas, jak tamte dwie poprzednie miejscowości, Ostrowo i Karwia. Były to też dokumenty tworzone za czasów bodajże Mestwina II. Od 1440 roku funkcjonowała już nazwa Grossendorf, czyli można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę zniemczona Wielka Wieś. I ona zaczynała funkcjonować też później w języku polskim, najpierw jako określenie Wielka Wieś, tak jak tutaj zapisałem, pisane przez małą literę wielka. Z czasem zaczęła funkcjonować z dużej litery i co ciekawe, była odnotowana też jako Wielga Wieś w 1677 roku. No ale w związku z tym, że w okolicy tej wsi król Władysław zaczął tworzyć tak naprawdę port taki obronny, wojskowy o nazwie Władysławów bądź Władysławowo, no to w 1635 ówczesny Sejm przyjął takie nazewnictwo na początku właśnie dla tej fortyfikacji wojskowej. Ona zaczynała później, wokół tej fortyfikacji zaczynała powstawać osada taka portowa i ona zaczynała też jakby pobliską Wielką Wieś otaczać
i zaczynały te nazwy obok siebie funkcjonować w tym samym czasie. No i tutaj jest ciekawe to, że do 1952 roku w polskim nazewnictwie wciąż funkcjonowała Wielka Wieś, a od 1952 roku zaczęła funkcjonować Władysławowo jako oficjalna nazwa, wówczas właśnie tę osadę portową, dawną Wielką Wieś i kilka pomniejszych takich osad z okolicy stanowiących dzisiaj osiedla Władysławowo wciągnięto w jeden organizm, powiedzmy takiej jednostki samorządu terytorialnego pod nazwą Władysławowo. Jeżeli chodzi o kaszubskie nazwy, to tu jest akurat też ciekawa sprawa, bo zarówno Lorenz, jak i Sychta odnotowali tutaj nazwę Wielgwies przez E. No i jeżeli chodzi o nazwę widniejącą na tablicy, ona nawiązuje do tego, co Rada Języka Kaszubskiego uchwaliła, czyli Wielgwies. Jeżeli chodzi o słowo Wieldzi albo Wildzi, no to w języku kaszubskim w standardzie uznaje się chyba obie wersje, zarówno pisane przez ozdakę jako Wilgy i zarówno pisane przez E jako Wielgy, więc no tutaj można by się zastanawiać nad tym, czy ta nazwa Wielgy jest oczywiście poprawna w języku kaszubskim, jeżeli chodzi o ortografię, jak najbardziej, ale czy ta nazwa nie mogłaby być jednak Wielgy Wies, oddając jakby to nazewnictwo miejscowe, które odnotował zarówno Lorenz, jak i Sychta. Nie wiem, ty Arturze, będąc, żyjąc w okolicy, to jakich używacie określeń dla Wieldziwsy? To znaczy nie Wielgy, a Wielgy. Nie Wielgy, a Wielgy, ale te gdzieś tam na Rydźbie, na Charwatniku napisał, że tam w okolim moment dwie gwarę, ta swrzewskie strzelińskie i chlapłewskie i przeprosię, i chalepskie, jo. Ale to tyś nie jest do końca prawda, bo Karwiu i Westrowe gadają iś inaczej na swojej mapie. Zechta, ksiądz Zechta nazwy ledzy z tych dwóch psów Młeża nama i Młeżanie gdyme Wielgy, ale wiem, że Wiedzi wsi gadają Wielgy. Także to jest tyś, jeśli mogę tu na Rzesiec iść do ciebie, do tych mylowych nazwów, od ciebie te zaczął to dzisiejsze spotkanie, że Wyżny Bebelo, żeby mylowy ledze miele głos w tym, jak te nazwy będą wezrzec, to chcę powiedzieć, że no są place, gminy, na przykład sąsiedni gmina, gdzie jest teraz miejska, jak gmina Pucky, gdzie dzil ledzy gdy przez eł, a dzil przez L, jo, jak my jesteśmy przy Belokach. I teraz jegdeja Pylchowe, ale mieszkańcy gadają Pyłchowe. I miałem kiedyś tak pogódka z wójta, z przewodniczącą, z sekretarza gminy tyś i tam oni gadali, no ale jak to teraz, to musi być jakiś jeden standard, a ja gadają, no jednak najważniejsze jest to, jak gadają mylowy. Jeśli wielziści ledzę, jo, wielzionie, mieszkańcy Wieldziwsi, by jakby postawili na swoim i chcieli to ozdacha zamienić na E, to by byli za tym. Tak samo, jeśli Pylchowianie chcą, żeby to było Pyłchowe, na tej oni tam mieszkają i to jest ich głos, ten ostatni, najważniejszy. No tutaj można by w takim razie po prostu zastanawiać się dalej nad tym, w którym kierunku pójść i czy tej nazwy, nie wiem, będę nad tym myślał, myślę, że będę też robił jakąś taką, będę prowadził jakieś takie rozmowy odnośnie tego, czy zaproponować tutaj wymianę tej nazwy na Wielgwies, żeby oddawało na tą miejscową charakterystykę nazewnictwa własnej tej wsi. No i właściwie jeżeli chodzi o kaszubskie nazwy, no to
w gminie Władysławowo, można powiedzieć, że to jest wszystko, co zostało przyjęte. Tak jak wspomniałem, jest w całej gminie 18 nazw, ale tylko w przypadku tych sześciu miejscowości te nazwy funkcjonują na tablicach. Są jeszcze dwa sołectwa w gminie Władysławowo, które tych nazw nie mają. Jedno z tych sołectw znalazło się też w dzisiejszym jakby tytule dzisiejszego spotkania Rozewie, drugie to Tupadły. No jeżeli chodzi o brak nazw w przypadku tych dwóch miejscowości, wiąże się to z tym, że w ramach konsultacji społecznych, które prowadzono, przedstawiono dwie inne nazwy niż nazwy, które zostały zawarte we wniosku, które gmina Władysławowo skierowała do ministerstwa, właściwie do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działających przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. I jeżeli chodzi o to, to tak, te dwie nazwy, czyli Rozewi i Tupadłe, to były nazwy, które zaproponowano w trakcie konsultacji mieszkańcom, a w samym wniosku pojawiły się nazwy Rozewt i Tepadle. Więc można powiedzieć, że one tutaj tak bardziej nawiązywały do tych nazw miejscowych, o czym za moment. No i komisja zasugerowała, aby konsultacje społeczne przeprowadzić raz jeszcze w tych dwóch miejscowościach, zaproponować obie formy i aby ludzie zdecydowali, którą z nich preferują, którą chcieliby, aby na tych nazwach, na tych tablicach były. Gmina przeprowadziła takie konsultacje w terminie wrzesień, listopad 2019 roku, zaproponowano tam te obie. Co prawda gmina, nie odpowiadając na mój wniosek o informację publiczną, nie wskazała, którą nazwę ludzie wybrali, więc tutaj trudno mi odpowiedzieć, no ale też do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej odpowiedzi z ministerstwa odnośnie tego, którą nazwę można wprowadzić i która będzie zatwierdzona. No i wobec czego w przypadku miejscowości Tupadły zapisałem w tej chwili, że funkcjonują, ale tak na dobrą sprawę jeszcze czekają na zatwierdzenie dwie nazwy, Tepadle i Tupadłe. Jeżeli chodzi o tę miejscowość, no tutaj jest też ciekawe, bo te nazwy były bardzo podobne, bo pierwszą nazwą było Tupadli, potem było Tupadlo, Tupadle. Widać, że te nazwy jakby pierwotne, oczywiście w dużej mierze zapisywane też w języku niemieckim, więc tam jakby tego eł nie oddawano, ale nawet w tych nazwach polskich, bo przez pewien czas funkcjonowała polska nazwa Tupadly, gdzieś tam to L było jakby podkreślane i było obecne w tym nazewnictwie. Jedyną ciekawostką, którą bym dodał, a której nie zapisałem, to według profesora Schulza, który niemieckiego językoznawcy mieszkającego w Gdańsku, który wydał taką publikację Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego, miejscowa nazwa, etymologia jakby miejscowa wskazuje na to, że Tupadły mają pochodzić od wyrażenia Tupadły strzały w czasie wojny potopu szwedzkiego, w czasie bitwy pod Łebczem, i podobnie ma być z sąsiednią miejscowością Strzelno, to stamtąd miały te strzały zostać wystrzelone, a w Tupadłach mieli padać ci, których te pociski dosięgły, więc jakby tutaj też to tak jakby trochę pokazuje ta etymologia ludowa, że tam jest jednak to U, a nie E na początku, że jest jednak Tupadłe, a ewentualnie Tupadle. Jeżeli chodzi o nazwy, które zostały odnotowane, to też jest ciekawe, bo Lorenz odnotował jeszcze trochę inną formę, bo on odnotował Tepadla dla tej miejscowości. No, jeżeli chodzi o Radę Języka Kaszubskiego, we wszystkich publikacjach widnieje nazwa Tepadłe. Arturze, po sąsiedzku żyjąc z Tupadłami. Tak, no my w Westrowie gadamy Tupadle, tak jakby nawiązając do Schulza,
on nie był profesor, a on był szkolnym i był poproszony przez rząd Presci, żeby tak historia tych powiatów puściła i wyrościła. Spisał zresztą bardzo dobra publikacja, będę w 1906 rozwedyny, ale siódmym, ale nie tak dawno w 11. To ja mam nawet kapszesze, to i to. W jednym będę je przedlomać, w jednym przedlomaczony na język polski i wedony przez Muzeum Piśmienizny i Muzyki Kasiebsko-Pomorskiej raz z innymi partnerami. Także naprawdę wyrd do tego sigac, jemom to w jedno przeszte, jak coś pisia. Tu padle, tak my gdyby w Westrowie. Oni tam w tupadlach tyś tak podobno. No ja tutaj też odnotowałem, że jeżeli chodzi o to, jak właśnie Schulz zapisywał jako niemiecką nazwę Tupadl, chociaż odnotowywał, że wcześniej funkcjonowała polska nazwa Tupadlo i on odnotowywał, że to właśnie tam jakby przed tym 1907 rokiem, kiedy publikacja niemieckojęzyczna ta jego została wydana, no to taka nazwa polska funkcjonowała dla tej miejscowości. No i nazwa w czasie II wojny światowej została zmieniona na Rixfelde. Po 1945 funkcjonowała Tupadła, a od 2015 roku funkcjonuje polska nazwa Tupadły. To jest związane z tym, że w 2015 roku gmina wcześniej miejska została przemieniona na gminę miejsko-wiejską. No i Tupadły są jedną z takich wiejskich sołectw, stąd tutaj tę nazwę Tupadły przywrócono. Jeby coś wszedł w słowo z tema nazwa ma zdradzić wojnę światową. Jeby to za nima w ogóle nie cierowyl, bo one nie mają nic wspólnego z historią. Jo? To są nazwy wprowadzone przez nazistów w taki sztuczny sposób. One miały albo często weddings od historycznych nazwów, albo zmienić historię. Albo pokazywać ich odwieczne niemieckie drżenie. Ja sobie oczywiście z tego zdaję sprawę, ja je tylko po prostu odnotowuję jako jedną z nazw, która funkcjonowała w pewnym okresie historycznym, ale no myślę, że patrząc chociażby tutaj na historyczne nazwy Tupadeł, można zauważyć, że jednak jest to tak obca nazwa nawet do względem innych niemieckich wcześniej funkcjonujących, że no w swoim działaniu absolutnie nie będę jej brał jakby pod uwagę. No to jest kwestia tego, na pewno Tupadły i Rozewie, no to będą nazwy, których z jednej strony no czekamy na decyzję komisji, ale z drugiej strony zobaczymy, no i coś w ramach jakby tego projektu będę proponował za jakąś nazwę. Myślę, że też zupełnie jakąś to będzie inna nazwa, nie będzie to żadna z tych dwóch, ale chyba jednak będzie to nazwa, którą ty też wymieniłeś jako Tupadle, czyli połączenie jednego i drugiego, co oddawałoby chyba to, w jaki sposób dzisiaj w Tupadłach mówi się o Tupadłach. No i druga miejscowość, która nie ma dzisiaj nazwy jeszcze kaszubskiej, to jest Rozewie. I tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, gmina bierze pod uwagę dwie nazwy, czyli Rozewt i Rozewi. Jeżeli chodzi o historyczne nazwy, pierwszą nazwą było Rozaut, 1359, kilkadziesiąt lat później pojawiła się nawet angielska nazwa tej miejscowości, Różewit. Chociaż nie wiem, czy to powinienem czytać po angielsku bardziej, może Rożwit. I ona była związana z tym, że tam jeden z hrabiów w pobliżu Rozewia rozbił się, hrabia pewien angielski podróżujący po wybrzeżu Bałtyku, rozbił się tam i nocował w młynie Czarlińskim, który powinien być w jakiś sposób ci Arturze też bliski ze swojego nazewnictwa. I on nocując wówczas właśnie tam w tym młynie odnotował w swoim powiedzmy pamiętniku czy takim zapisie podróży właśnie taką angielską nazwę.
Ciekawe jest to, że dla rozewia też pojawiła się w 1400 roku nazwa chrapowo, która miała jakby odróżniać tę część okolicy od sąsiedniego Chłapowa. To była nazwa polska. Te nazwy podobne no, funkcjonowały bardzo różne, tak naprawdę do 1808 roku w różnych wersjach. No, zazwyczaj te nazwy zapisywane po niemiecku też były bardzo różne, tutaj odnotowałem je. W czasach zaborów i II wojny światowej obowiązywała niemiecka nazwa Rixhof. Od 1920 roku, kiedy osadnictwo wokół pierwotnie tak naprawdę tylko okolic latarni widniejącej na zdjęciu naszego spotkania dzisiejszego, zaczęły powstawać domki letniskowe, to pojawiła się też właśnie nazwa Rozewie. No i to podobnie jak w przypadku Jastrzębiej Góry, tutaj była podobna historia, ponieważ pojawiła się polskie osadnictwo, polscy właściciele ziemscy, więc pojawiła się taka nazwa Rozewie. Ona no była, wydaje mi się, taką zupełnie nową nazwą. Może trochę nawiązywała do tego, co było wcześniej, ale jednocześnie wcześniej taka nazwa nigdy nie występowała. Jeżeli chodzi o kaszubskie nazwy, no to Lorenz odnotował tutaj akurat w przypadku tej osady trzy nazwy miejscowo używane. Z jednej strony Bliza, czyli kaszubskojęzyczna latarnia, co oczywiście oddaje charakter miejsca, do którego się to odnosiło. No i nazwy inne to było Rozeft i Rozeft. Z jednej strony jedna opcja była pisana przez Eszwa, druga bez Eszwa. I jeżeli chodzi o Radę Języka Kaszubskiego, no to przyjęto tutaj nazwę Tepadłe. Przepraszam. To mi się pomyliło, ale no tutaj przyjęto nazwę Rozewi i ona funkcjonuje w tych nazewnictwach w uchwale oraz w obu słownikach. Jakby za tą nazwą poszła propozycja Rozewi w konsultacjach wśród mieszkańców, ale we wniosku pojawił się Rozeft, który z jednej strony nawiązuje do tej historycznej nazwy odnotowanej przez Lorenza, a z drugiej wspominałeś, Arturze, tuż przed naszym spotkaniem, że chyba taka nazwa wciąż gdzieś tam może funkcjonować. Jo, Jerzek, że mnie się zdaje, że ledze mylowy tak gadają, bo jest to przypomniane, jak w 2016 roku była o tym Gytka i te pojazdy, te nazwy były wprowadzone, tej jeta ci dzejesz kasiepści, tyś mylowy historyk, znajesz i naszych historii teren mieszka w Pilecach, interesuje się zbiry, wsiadcie pamiątki z Łokłeliłe. Notabene to je Wójt burmistrza Wiedzi Wsi. I łantyś używy ty nazwę Rozeft i mnie się zdaje, że styry ledze takich derch gadają. I to by mogło też tłumaczyć, bo to polscy Rozewi nie jest daleko od Rozeft kasiepściłe, a do większościach polskich nazw to jednak też narzesiwy do tych pierwesznych kasiepścich. Także mam taką łydba, że ten Rozeft to je taci bez może skasiebieni nazw niemieckich, jo, ale jednak ona funkcjonuje po kasiepsku. Tak już przechodząc do historii, jakby najnowszej historii tego, skąd się te nazwy wzięły, które zostały przyjęte i z tym, które nie zostały. Arturze, chciałbym Ciebie też poprosić o opowiedzenie nieco na temat tego właśnie, jak to wyglądało w okolicach 2006 roku. Pamiętam, no to były działania, które podjęło Stowarzyszenie Kasiepska Jednota,
gdzieś myślę, że byłeś takim jednak pomysłodawcą tego, a przynajmniej jednym z współinicjatorów całej akcji, więc jeżeli byś mógł, to zapraszam do opowiedzenia nam tutaj historii. To przypomnę, bo to był 2016 rok. Przede wszystkim widzę, że gmina prowadzi te konsultacje społeczne i to, co gmina wydaje, to są nazwy jednak te zabudowane przez Radę Języka Kasiepszczyły i one jakby odstywają od ci nasi belotci, gotci, od nordowy, od miany języka kasiepszczyły. I tym mnie przyszło do głowy, żeby kasiepsko jedno ta powiedziała taci zejani, bo je gdyl z ledza mataci ma jak powiatowy radny dzejesz tyś i szkutnik z Halep Andrzej Celarek, który później tyś w gazyce gdyż że łęso nie wyobrazi, żeby to były Hałepe, tak samo mieszkańcy Chlapowa są nie wyobraziali, żeby to było Chłapowe. Mnie nawet czasem nie wychydy to przechydanie na ten westrzydny kasiepści. Stądka mena nordze nama baro zanaligało na tym, żeby to jednak bele te nasze miona, żeby te w tym zapisie te znanci nordowe odmiany języka kasiepszczyły były zachowane. No i jest przerektowy tać stanowiście, pismo ekterne je na następnym slajdzie, jak to by mógł Mateusz, jeśli to tam jest, ją pokazać ten slajd, gdzie my napisali, że my rozumiemy Tadeja, że jest jeden język kasiepszczy, ale zwróciliśmy się do Rady Języka Kasiepszczyły z takim apela, żeby jednak dopuścić zachowywanie tych mylowych cych. No w przetrywku belotskim to jest ta letra L, żeby tam, gdzie ona występuje, nie zastąpiwać ja letrą EU i żeby uszanować to, że jakby ta ostateczna propozycja nazwy powinna być konsultowana z mieszkańcami i ich opinia na my być tą najważniejszą opinią. Tu widzę tablus zyltele leste, ale w całości jejś zwrócenie uwagi na to, że tacie rzeczy miały myl, bo na pełni kasieb, że ta kasieb jest na pełniowy, ty się inny doch, jo? Mumę duży hełmę, a nie wildzi hełmę, i mumę piechuce, a przecież normatywnie powinno być piechłewice, jo? W powiece kosterskim. Ty mój tyś skwerno tam w zale dziejże Radę Języka Kasiepszczyły pod uwagę, ta myląłest, ta odmiana pełniowy kasiepszczyły języka, tej trzeba to robić w siandze, nile tam, gdzie nie wiem, ktoś myl. Ktoś miał wiksi wpływ na radę zna. Nie, tam gdzie mylowy ledze chcą, tam trzeba się odnosić do całe. Zresztą w radze zna kasiepszczyły języka w uchwylenku z 13 stremiannika 2009 roku rzekła, napisała, że jako ta instytucja ona chce strzyc rozmaitych odmianów języka kasiepszczyły. Ja powiem tak, no dzisiaj jest standaryzowany język, uczymy go w szkołach i być może będzie kiedyś tak, że
jedurną pamiątką po tych wsiedcich naszych gytkach mylowych mdą właśnie te nazwy mylowy, nazwę siasyjów, albo tyś tak obiektów topograficznych. I dla błękitności tej kultury i języka, jaka się przyszła, wyrt je u to wszystko zadbać. Taci był w całości ten nasz apel i żeby to poprzez w jakiś sposób, my zaczęliśmy zbierać podpisy pod tym apela, robiliśmy to 19 stremiannika 2016 roku, Kasiebsko Jednota i Dresie Kasiebskie Jednota, mieszkańcy Wielkiej Wsi, między innymi Matyś Radny Powiatowy, Dzejusz Zarząd Powiatu, Ewa Kownacka i inne ledzy zbierali te podpisy. Przeleźnostce biegły Jednota Kasiebów, pierwszy w historii, jak ci co tam łeb był. W krótkim czasie, przez 2 godziny, my zebrali 150 sytmetacich podpisów, a dredzi przeszło 100 było zebrany pod petycją internetową, to jest na następnym slajdzie pokazane. Ta petycja internetowa wisała tyś tam przez pyra dni i 112 ledzy co podpisało. Także jak na takie krótkie akcje, te wnetka 300 podpisanych ledzy, to wcale nie było mało. Tyś było o tym ciec w mediach, w Radiu Kasiebę, ale tyś dziennik bałtycki opublikował ten nasz apel, to jest na następnym slajdzie, tyś, gdzie w tym artyklu wypowiadają co ledzy łechternych i wspomniał, jak Aleksander Celarek z Halep, ale tyś Mirosław Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Płuczki, Jutyś tam głos zabrór, żeby jednak te mylowy miona tych placów, tych wsów i miast były zachowane. No i jo, to co w jakiś sposób udało nam, jem ryt, że radzę z Kasia Pściłę języka w ten sposób zareagowała, no bo jeśli rozrzeka, no są przetrywcie, ty się napełnił Kasiep, jak te duże hełmy, czy piechłice, ani piechłewice, gdzie tyś tam lowość języka jest zachowany, u to trzeba mieć stara, jeśli dzisiaj charwatnik bandze tacie mnyżandła do tego, żeby w tym wsiednym remie na Kasiebach był ordnung, żeby w siandze był porządek, to chcemy tyś pamiętać, żeby w jedno pytać mieszkańców mylowych ledzy, jak oni by chcele, żeby później nie weszło tak, że oni sami się pod nosa smieją z tego, jak tam na tych tyflach ich wies jest zapisany, a doch gadają ciasto inaczej. Do tego my nie powinny dopuścić, bo to tyś w jakiś sposób no, łobnizie nam no, ten nie priorytet, tyle mnie słowa zabrakło, ale ta wyrtna taka się wściła języka w łeciach samych użytkowników tego języka, w łeciach samych Kasiebów, a tego medoch nie chcemy. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o inne nazwy występujące na terenie gminy Władysławowo, no to warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że nie przyjęto i nie wnioskowano o nazwy kaszubskie dla części wsi Jastrzębiej Góry, dwóch części wsi. Pierwsza to był Lisi Jar. Można powiedzieć, że tutaj nazwa ta wiąże się z początkami gdzieś tam potopu szwedzkiego albo jeszcze przed potopem szwedzkim, tuż wcześniej się pojawiła w polskim nazewnictwie, no ale nie funkcjonowała ona jako osada, ponieważ nie było tam żadnej osady, był to tylko taki jar
powiedzmy fizjograficzny, ale od 1920 roku zaczęła tam się powstawać też osada Lisi Jar. Pewien hrabia warszawski, którego nazwisko przypominało Rozewią, chyba się jakoś Rozew nazywał, i on zakupił tam parcelę, postawił tam taką willę, która nazywała się właśnie też Lisi Jar. Ona tam widnieje do dnia dzisiejszego i ten hrabia też podejmował wiele takich ciekawych, powiedziałbym, historycznych nawiązań w tym osadnictwie, w Lisim Jarze. Między innymi postawił ten pomnik orła, który do dzisiaj stoi we Władysławowie w okolicach. No, jeżeli chodzi o nazwy kaszubskie, została przyjęta przez Radę Języka Kaszubskiego w najnowszym wydaniu słownika nazw miejscowych nazwa Les Jar. Co jest też ciekawością, wcześniej wspominałeś w naszej rozmowie, Arturze, no, że ten Jar, no to absolutnie dziwna jest nazwa, że w języku kaszubskim jednak słowa Jar się nie uświadczy. To znaczy, no nawet Slowysz Golombka, ten je krytykuje Głowo, bo Golombk przejął tak forma, że on naprzód daje słowa, które bardziej do polskiego języka, za polskim języka szlachują, jak za kaszubskim. Dopiero w trzecim, czwartym Dzylu on pokazuje, że Zechta to jednak tak, a Lorenz tak, ale pierwsi te bydenci są jełe, w ostatnim Pomerani majowy, jak ktoś może czytał, tyś Golumbk po latach damienił, wystąpił i napisał, że jemu co też tam nie widzi język w Pomeranii trzeba, teraz on tam pisał o tym, że to je słowiańście zna, a trzeba by stosować, a nie Polasie zna, ale w innych swoich publikacjach on pisał o Polasie znie, ale nawet Łen w tym swoim słowie, że przepolskim słowie Jar, no nie podaje w ogóle, jak gdzieś właściwie odpowiednika kaszubskiego. To po kaszubsku je wiłus, albo po kaszubsku to je żlub, żłub w strzydnych dialektach. No i wydaje mi się, że idąc tym szlacha, to ten Lesy Jar trzeba by zastąpić Lesem Żloba, taki by wydobył. A tak a propos, to ten hrabia, o którym te gudel nazywał się De Rozę, faktycznie szlachuje to za tym Rozewta, i on zbudował gospoda nad Lisim Jarem, ale ona pyranyszce lat ten czas od kolicy Westa jednak rozebrany i tam jej nie ma, oni to rozebrali i na tym mylu bandze budowany coś innego. No tak widać, rozwój Władysławowa gminy cały czas następuje, więc te różne elementy związane z tymi nazwami już zanikają. Podobnie jest z inną częścią wsi Jastrzębia Góra o nazwie Jasne Wybrzeże. Tutaj też pojawiła się taka, powiedzmy, przedwojenna deweloperka o nazwie Jasne Wybrzeże i gdzieś od tego wzięła się nazwa tej części wsi, czy tej osady powstającej wówczas takiej letniskowej. No i tutaj też Rada Języka Kaszubskiego przyjęła nazwę kaszubską Jasny Sztrunt. Myślę, że mi się wydaje przynajmniej, że to akurat jest jakaś akceptowalna nazwa, która mogłaby faktycznie zostać przyjęta. Czy masz jakąś inną propozycję, Arturze? Nie, bo jasne to jest też widny, także ja myślę, że jeśli w ogóle to nazywać w ten sposób, to nie? Jem za.
Druga, jakby druga jakaś grupa nazw, które nie zostały nazwane po kaszubsku, no to są osiedla miejskie Władysławowa. I ja tutaj akurat widzę dosyć duże zagrożenie, bo to występuje także w przypadku innych miast na Kaszubach, Kościerzyny, Wejherowa, Redy, które posiadają już kaszubskie nazwy, czy Bytowa, a w których nie przyjęto nazw dla osiedli miejskich. I ja widzę w tym duże zagrożenie, ponieważ taką kontynuacją dla projektu mojej strony chciałbym, aby było były jakieś takie działania podejmowane w kierunku polskich kolei, państwowych kolei, polskich kolei państwowych PKP w celu nazwania w języku kaszubskim stacji kolejowych. No i akurat w przypadku takim, gdy nie mamy tych nazw przyjętych przez Komisję Nazw Miejscowych i Fizjograficznych, to nie mamy też za bardzo podstawy, żeby próbować te nazwy nawiązujące jakby do nazw dzielnic, jak na przykład Wejherowo, Śmiechowo czy Nanice, żeby je próbować nazwać po kaszubsku, więc myślę, że tutaj będzie też jakaś, warto by podjąć jednak takie działania, żeby te nazwy zostały dla osiedli miejskich po kaszubsku przyjmowane, nawet jeżeli w danych miastach tych tablic nie ma. No i w przypadku władzy... Jeblus chcę rzec, że jak najbardziej, to w ogóle dotyka nawet mniejszych wsów, bo to może nie są działania na ty niewiznie, bo ja ci mam gdyby ministerstwa, etc., ale w niektórych placach mógłby na przemiór, nie wiem, te pustki, które na dzisiaj przestywają bez pustka, ma czy gwizdówka w moim Westrowie, je takie tam góra, że ci też wiatr gwizdyl, który tam kwestu stoi i nikt tę gwizdówką nie nazywa, albo bluzki nie starsi, a młodzi nawet nie wiedzą, że to była ci też gwizdówka. Można by to robić, ja w rozmaity sposób, to co te rzek przeczytał tych banofach, no to je ta niewizna ministerialna, jak najbardziej trzeba, ale jeśli to je na przemiór, są to takie parte, które ledze iść derch jakoś tam nazywają, to by można było na przykład przystanki autobusowy nazywać z tym. I w tym momencie to nie trzeba aż do ministerstwa, lesiglu by na przykład PKS pomersi, żeby wyrazu zgłada, to znaczy w tym momencie jakby ta spółka jest w strukturach samorządu województwa regionalnego i moim zdaniem nasz województwo regionalny samorząd mógłby tyś taci działania podejmować. Zresztą ja o tym gadaję na konkretnym przykładzie, bo tak zostało w Jastarni, że oni te przystanki autobusowe chcieli tak nazwać, jak są nazywane te parte w gminie, w Kusfelce, w Jastarni, w Jurace. I oni nawet są zwracali z pisma do PKS-u i do samorządu województwa, przez gmina to ślo, part zrzeszenia robił to przez gmina. Nie wiem na jakim tej etapie, gdzie to stanano. Podobnież Kasiabskie Jednota, by dać czas, że zarząd Kasiabskie Jednota zwrócił się do pomerści, banów pomerścich z prośbą, żeby ta spółka, która na tysie w rankach samorządę, która jest na latowiście i ona ten Fliegerplatz do Gdyńska między innymi, te bany jeździ i dali iść przecież do karty sekwestyczne, żeby tam tyś nazywać. SKM takie samo pismo dostał chutkę kolej miejskie, ale tam napisane, że to by przeszkadzało, że to by było zadligłe i to by im przeszkadzało, nie wiem, pasażerom, etc., etc. Z tym trzeba walczyć, z takim myśleniem,
nie wiem, jakoś na świece nikomu nie przeszkodzę, a w Polsce by przeszkadzało. I to by ten siekły, tacie myślenie. Także to te działania można podejmować tyś mylowo. Łed radę właśnie te partie miasta przez sołectwo, przez Sultesa, przez Rada Gminy i nasze lokalne firmy przewozowe, no takim belnym przykłada je MZK i Herowo, że tyś na prośbę i wniosek Kasia Psi jedno, te są nazwy Kasia Psi, Cietuny, jak autobus jedzie i dojeździe do przystanku, tam te nazwy są Cietuny w autobusach. No i na początku to było dziwne, na początku to było rozmaite przejmowane, ale dzisiaj po pierwszych latach nikt z tym nie mytyklu i to je normalne, a nawet ledzy są z tego puśny, mają era, że tam tak je w tym wejrowie. I dla nikogo nie są to za długie nazwy i każdy zdąży wejść i wysiąść z autobusu, ale myślę sobie, że też różne organizacje pozarządowe, takie nawet miejscowe, jakieś, nie wiem, lokalne organizacje miłośników w danej miejscowości mogły podejmować jakieś takie działania, nawet jeżeli przy takiej gwizdówce, nie wiem, czy jest tam przystanek autobusowy, może jest, może nie ma, ale można by tworzyć po prostu takie małe tabliczki upamiętniające, tak, nazwy miejscowe, że tutaj była gwizdówka, skąd jest ta nazwa, że i tak dalej, że to po Kaszubsku jest tak i tak. I tworzyć takie, myślę, że no dla takich miejscowości jak Jastrzębia Góra czy inne takie nadmorskie, no to też byłby jakiś taki nowa forma promocji turystycznej, tak? Tworzenie jakichś szlaków, dawnych nazw miejscowych tam na miejscu, nawet jeżeli w samym Władysławowie nie ma znaków takich drogowych wyznaczających granice dzielnic, no to jednak mogłyby powstawać takie znaki czy tablice informacyjne, tak jakie stoją bardzo często przy różnych pomnikach. Więc no to też by było coś, gdzie można by ten język kaszubski z tymi nazwami pokazywać. No i w przypadku takich akurat części Władysławowa, no to mamy Cetniewo, które już pewnie Państwo zdążyliście wyczytać. Nie ma kaszubskiej nazwy przyjętej, jest w słowniku, w obu słownikach wydanych przez Radę Języka Kaszubskiego i przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie widnieje jako Cytniewe. Nie odnotowali ich Lorenz i Sychta, więc no tutaj nie wiem też do końca, czym się Rada Języka Kaszubskiego. No bo tak Sogedy, Cytnie, bo Sogedy. No to akurat myślę, że wiedzą, można po prostu zachować to. Jest nazwa Halerowo, która powstała po 1920 roku. No to jest takie osiedle, tak na dobrą sprawę, funkcjonujące w granicach miasta od 1952 roku. Ona nie ma nigdzie odnotowanej kaszubskiej nazwy. No to jest oczywiście na pamiątkę Halera i tam ziemie były przez jednego z jego podpułkowników wykupione i na pamiątkę dowódcy tak nazywał tą okolicę. Jest nazwa Śródmieście, która też jeszcze nie ma kaszubskiej nazwy. Ona funkcjonuje od 2015 roku jako... A to ja nawet nie wiedzę. Ja nawet nie wiedzę, bo Śródmieście to jest Władysławowo. Te tam Gedeluatim, gdzie... tych nazwach i tych historii Władysławowa, tam w 1953 roku powstała gmina wiejska i te, a miasto w 1963 i dopiero w 1963 przestało istnieć Wielkie Wies jako nazwa. I zaczęło... I funkcjonować to wszystko jako Władysławowo, także niby Śródmieście nazwy Władysławowo, bo tam to Władysławowo to rychtych port i te płela, a dzisiaj te krumę tam i te bloci i ten do dom rybaka, które nie dzisiaj Rathausa tyś.
No to tutaj mamy przypadek Śródmieścia, jest Szotland nad Zatoką, tutaj akurat w słowniku najnowszym wydanym przez Radę Języka Kaszubskiego funkcjonuje jako Szotland. Nie udało mi się znaleźć nigdzie jakiejś historycznej nazwy i wydaje mi się, że to też tylko jako osiedle funkcjonuje od ostatnich lat. No bo to nie od ostatnich lat. Szotland był jedno. I to by to on był dzyla tym najbardziej nad zatoką porozionym Wilgi Wsi. Szotland był wiedno i ja coś o tym pisał, zresztą chyba, nie wiem, czy Schulz, tyś o tym nie wspominę. Szotland to jest o tych szotów, czyli szkwetów, które handlowe, le, nitka ma, knupa ma, nie wiem, sześciem, co tam było do ten. I oni z Gdyńska tam przechydale, bez łezie stamtąd dali coś, mieli tam jakieś, nie wiem, heć, gospoda, no w każdym razie tych szotów, szkwetów tam musiał przez jakiś czas trochę bec, bo ledze to zaczyna nazywać Szotland i to tak funkcjonuje nie od 2015. W 2015 roku to zostało mu się zapisany w uchwale, ale funkcjonuje to od wiedno ten Szotland. Podobnie jest z osiedlem Żwirowa. Bo tam była ciskula i ona tam dziś nawet dwie ciskule. W jednej z nich je w tej ciskule je tam taki park. Ocean Park. Ocean Park, a w dredzi wejście do Bale, gdzie mylowy klub tam griwy w Bala. Między tema dwiema ciskulama była droga i ta droga była po polsku nazwana Żwirowa. I w kulti drodzi i w kulti ciskulów powstały budynki i mówię osiedle Żwirowa. Po kaszepsku bym to nazwał cisowy albo ciskula, nie wiem. Bo to od tego je. Nie? I tak naprawdę to są te, które teraz nazwy były, to są używane oficjalnie nazwy i są jeszcze dwie nazwy nieoficjalnie używane we Władysławowie, czyli Osiedle Tysiąclecia i druga nazwa Sosnowo. One są potocznie używane, miejscowi używają ich i wiedzą, gdzie jest Sosnowo, wiedzą, gdzie jest Osiedle Tysiąclecia, ale one nie występują w żadnych oficjalnych dokumentacji. Być może w przyszłości będzie tak, że te osiedla jednak zostaną prawnie uznane. Wiemy, że akurat przykład Władysławowa pokazuje, że co 10 lat się coś zmienia w Władysławowie i kolejne osiedla albo są nazywane, albo jest jakaś inna zmiana, więc być może będzie tak, że Sosnowo i Osiedle Tysiąclecia z czasem zostaną też takimi oficjalnymi osiedlami i w myślę, że już dziś warto byłoby zastanowić się nad kaszubskimi nazwami dla tych dwóch osiedli. Osiedle Tysiąclecia to powstało razem ze szkołą podstawową numer 2, tysiąclatką, to było na tysiąclat państwa polskiego i tak to zostało wybudowane. Zresztą te blokowy osiedla we Wilgi Wsi to one też mają swoje inne nazwy, bo tam są osiedle tysiąclecia, to tak naprawdę są, nie wiem, może cztery bloci, ale po sąsiedzku są wojskowe bloci i nikt inaczej nie gada jak wojskowe bloci. Po sąsiedzku są szkunerowscy bloci, bo tam robotnicy szkunera mieszkali. Jeśli dalej są jest jedne gumewscy, bo urząd merski miał swoje bloci, to były gumewscy bloci i tak to westalo z tymi blokami, ale one tak naprawdę są. No na przykład Osiedle Tysiąclecia je w Śródmieściu, nie? To nie je nigdzie indziej, ale w Śródmieściu, tak samo te szkunerowsie się łojskłe wybloci, to wszystko tak naprawdę je w Śródmieście, wedle mnie. No i jeszcze akurat w przypadku Władysławowa jest taka ciekawa historia, ona czasami pojawia się w niektórych gminach i się powiela, jeżeli chodzi o osady dziś już po prostu nieistniejące,
No i we Władysławowie, czy w okolicy Władysławowa była taka osada Poczernino. Dla niej nie przyjęto nazwy, ponieważ Urząd Miasta bodaj w 2014 roku wystąpił do Komisji Nazw Miejscowych i Fizjograficznych przy MSWiA o całkowite jakby usunięcie z bazy nazw miejscowości Poczernina. I w związku z tym też nie występowano tutaj o kaszubską nazwę. Jednak z tego co wiem, to do dnia dzisiejszego to Poczernino cały czas w bazie miejscowości figuruje. I tu jest dosyć ciekawa sytuacja, bo ministerstwo uważa, że Poczernino jest, a gmina uważa, że Poczernina nie ma. Nie wiem, czemu gmina tak uwyzie, bo w Ledze derg dają do Poczernina, idziemy do Poczernina. Poczernino zaciny jakby wilgą wies Władysławową od tej żydowej strony, pełniowej strony. I nie wiem, bo to tam nawet są zachowane budyńcie, ja ci tam dały początek temu majątkowi, bo to były majątki, o tam na tym majątku gospodarzy ledze i płelawku, ale są te stare budynki, to wszystko tam jest. Nawet jednostka wojskowy, może temu w bazie, bo tam była 10 lata jednostka wojskowy, która nas też nazywała Poczernino. I powiedzmy się stądka je tak, jak ty gdyś, że formalnie nie chcą tego zlikwidować, bo będzie łejsko co do tego iść coś by. No ale jeżeli chodzi o Poczernino, no to faktycznie tam pierwotnie była to taka osada, czy majątek należący do pomorskiego rodu szlacheckiego Poczernińskich bodajże, albo jakoś tak podobnie się nazywali. No i właśnie przed 1538 rokiem takie dwie nazwy funkcjonowały, nawiązujące do tego rodu. Ta nazwa była odnotowywana w późniejszych latach w różnych wersjach. Funkcjonowały nawet duże i małe Poczernino jako dwie oddzielne osady. Niemiecka nazwa na to było Hohensee, która znowuż w ramach akcji prowadzonej przez Bismarcka na początku została wymieniona na bardziej germańską. No i według gminy od 1952 roku nie ma takiej nazwy, nie ma takiej osady, chociaż jak wspomniałeś, cały czas ludzie używają ją potocznie i wiedzą, gdzie jest Poczernino, jak mówią, że idą do Poczernina, to wiedzą. No i tu ciekawostka, z tego co wyczytałem, to na północy Kaszub, kiedy kogoś się pyta na przykład skąd ma jakieś meble albo gdzie był, no to mówiąc, że był w Poczerninie albo że wziął coś z Poczernina, to znaczy tyle, że właśnie skądś, ale nie powiem ci skąd. Więc to też tak ciekawie pokazuje, że w mowie funkcjonuje też to wyobrażenie, które gdzieś tam miasto w oficjalnych dokumentach ukazuje, że jakby Poczernino jest w świadomości, ale nie ma go w rzeczywiście. No ale oczywiście funkcjonują też nazwy kaszubskie i tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, bo tych nazw kaszubskich jest całkiem sporo. Lorenz odnotował dwie, Płeczeżnino i Płeczeżwino, ewentualnie czytane przez RZ, Płeczeżnino i Płeczeżwino. Sychta odnotował Poczerwino. Jeżeli chodzi o Radę Języka Kaszubskiego, to też funkcjonują dwie nazwy, bo jest jedna przyjęta w 2006 roku jako Płeczyźnino, a w 2017 już jest bardziej, powiedziałbym, nawiązująca do polskiej nazwy Płeczernino, która nie została wcześniej odnotowywana przez badaczy języka kaszubskiego. No myślę, że tutaj też warto będzie się pochylić i którąś z tych nazw przyjąć. Być może faktycznie będzie tak kiedyś, że jednak ta nazwa wróci i będzie funkcjonować także oficjalnie we Władysławowie. No jeżeli chodzi o nazwy w gminie Władysławowo, to jest wszystko, trochę zajęła prezentacja, ale chciałem Państwu przybliżyć mniej więcej to, w jaki sposób chcę pochylić się nad
każdą nazwą wszystkich miejscowości na Kaszubach, wszystkimi nazwami, które u nas funkcjonują, aby w raporcie, który powstanie w listopadzie, stworzyć pełną taką bazę nazewnictwa ich historycznych, nazw kaszubskich wersji i proponować jakieś wersje kaszubskojęzyczne. No i jeżeli chodzi o działania, które dotychczas podjąłem w ramach projektu Moje Strony, no to wysłałem wniosek, jak wspominałem, do 75 samorządów, 42 samorządy mi odpowiedziały. Wcześniej wspominałem, że no, język kaszubski funkcjonuje w 28 gminach, więc można by się zastanawiać, dlaczego było, jest 75 samorządów, do których wysłałem wniosek. Zdecydowałem, że będę pytał też inne samorządy o podobne działania podejmowane w kierunku ustawienia tych tablic, bądź postawienia tablic z tak zwanymi witaczami w języku kaszubskim, bo to nie zawsze gminy, które mają nazwy kaszubskie na tablicach, stosują takie witacze kaszubskie, a czasami jest tak, że są witacze, a nie ma nazw kaszubskich miejscowości. No i tak odpowiedziały mi dotychczas 42 samorządy, w tym 11, które mają te podwójne nazwy, z czego 3 poprosiły o wydłużenie terminu odpowiedzi do końca czerwca. 3 samorządy odpowiedziały mi, wskazując, że posiadają takie witacze, na przykład gmina Puck posiada witacze, ale nie posiada jeszcze nazw w języku kaszubskim i czekamy na jakieś takie działania w gminie Puck sąsiadującej z gminą Władysławowo. No i mamy też odpowiedzi z 28 samorządów, które nie posiadają żadnych nazw kaszubskich w przestrzeni publicznej. Mimo nauczania języka kaszubskiego w swoich szkołach nie podejmowałem jeszcze jakby takich akcji, które miałyby promować język kaszubski wśród swoich mieszkańców czy na zewnątrz. Myślę, że to będą też takie gminy, które w kolejnych etapach działania tego projektu będą odbiorcami wniosków i działań o wprowadzanie takich nazw. No i myślę, że tutaj gmina Władysławowo będzie jedną z takich przykładowych i wzorcowych gmin, jeżeli chodzi o podejście do tego, w jaki sposób tworzyć te nazwy, jak tworzyć uchwały i jak achtnąc, czyli zapisać w pamięci nazwy te miejscowe. No i to tyle z tego, co chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do włączenia się w działania poprzez robienie fotografii tym tablicom dwujęzycznym na Kaszubach i podsyłanie ich w formularzu na stronie harvatnik.pl. Cała Arturze Jobaro, serdecznie dziękuję za to, że tatuję z namazy z Mysz Betty. Mamy jeszcze jedno pytanie, chcesz na nie odpowiedzieć? Dlicie nie musimy uznać, że letra eu je letrą midze dialektalną, jak łe, u, ozdaka, jak wiksios czety ły, a cians el, tyde zypis halepe, hałepe, bez o naturalną czety halepe. I nie do końca to rozmienia, co to znaczy naturalną czety, bo wiemy dobrze, że jakby tam było te hałepe, to przede wszystkim halepianie by mieli stały sport, a podredzi, a może nawet bez amalowi wyle to hałepe, bo im aby to przez gardło nie przyszło, a podredzi no z ciasa ich dzece zaczęła była jednak gadać hałepę, bo to tak funkcjonuje niestety. Mum sena chwernęła starym gydaja po kaszepsku od dziecka, ale tyś cieja, że łen i niektórych zwanków tyś mu cańsko, bo na przykład je bliza, latarnia po polsku, i bluza w nordowy gydce, czyli bluzka. No, a jemu sociasa zliwy, bliza z bluzą i mu ja mówię, no co ty chcesz weblec bliza, a jak to zrobić? Ja? To ja na głowę wsadzę się przez nodzi, gdzieś próbuję.
No i tak samo Betubelo Steam L. To są takie niektórne znacice. Je sobie nie wyobrażę ja. Tak samo jak na, to trzecery z rzeka, ale jeśli napełnił sobie, nie ma, nie funkcjonuje słowo wieldzi, le duży, jo? Nie wiem, czy dobrze wymówię, ja, bo nie znam ja tak dobrze te dialekty pełniowe, no to w terny sposób są duży hełme, a nie wieldzi hełme, bo ci mieszkańcy są za głowa chwityle i gdale, no jak, nie? Także je nie wiem, taci do końca do zgłedę, no to żeby dać śledzą na Wela i tak często, nie? Bo oni będą wiedzieli, nie szkolny ich nauczy, jo? Nie, to tak nie funkcjonuje. Ty moje rozgadaj, bez może na końcu te znanci mylowy Westonom Blues w mionach tak w słów i miast. I podobnie jest z tą literą EU, kiedy ona występuje na końcu czasowników. Wszedł. To też widać niestety wśród osób, które dopiero uczą się języka kaszubskiego, a szczególnie wśród dzieci występujących na konkursach typu Rodnym Lewa, że to EU, którego w żadnym chyba dialekcie języka kaszubskiego się na końcu czasowników nie wymawia, no to na tych kursach recytatorskich są to bardzo wyraźnie podkreślane EU, wszedł, padł, chociaż w pokażubsku naturalnie mówi się wszedł i padł, no to jednak widać, że ta naturalność niestety w przypadku tej litery w żaden sposób nie funkcjonuje i ja też myślę, że jednak podkreślenie tego, że tam jest to L, jest istotne i to zarówno Sychta, jak i Lorenz w swoich opracowaniach zapisywali, że jednak miejscowa ludność mówi przez L i myślę, że warto byłoby to uszanować i kontynuować i że warto, żeby te nazwy zostały w przyszłości jednak tak zapisywane. Bóg zaplac za to spotkanie. Fajne było posłuchać o tym świadczym i fajne, że to jest Mateusz Wzon za ten projekt, charwatnik, wachtyż, strażnik i że my musimy dołączyć do tego, bo je zachęcają wszystkich, żeby doparli ciele do Mateusza Titesa Meyera i do jego projektu charwatnik, do projektu Moje Strony i żebyśmy wszyscy pilowali błekadność ze swojej kasiepści kultury i kasiepści język. Bóg zapłać chce i dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za wszystkie komentarze. No tyle. Mam nadzieję, że niedługo będzie jakaś kolejna okazja do przybliżenia Państwu historii innej gminy. Z całą pewnością będę informował na Facebooku profilu Charwatnik. Wszedźcie go belnygłe i do uzdrzeni. Do uzdrzeni.